Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Omawiana ustawa, w której Sejm będzie podejmował decyzję o zgodzie na ratyfikację umowy międzynarodowej, jest konsekwencją przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej. Efektem tej akcesji jest również uczestnictwo Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zasadnicza część tej umowy dostosowuje porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym do rozszerzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z traktatem o przystąpieniu Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Zmiany mają głównie charakter technicznych adaptacji okresów przejściowych uzgodnionych podczas negocjacji akcesyjnych Chorwacji do UE. Jak wspomniał poseł wnioskodawca, mimo braku ratyfikacji wciąż przez kilka krajów unijnych, umowa jest stosowana praktycznie od momentu podpisania, oficjalnie wejdzie w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Zawarcie tej umowy nie będzie miało bezpośrednich skutków dla polskiego systemu prawnego i nie powoduje konieczności zmiany polskiego ustawodawstwa. W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność powiedzieć, że w pełni popieramy przedstawioną ustawę. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.